O kurde, zapowiada się perełka. Wow, jakie wejście. Szacun. O kurde, kolejna niesamowita willa. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Główny hol. Wejście na górę. O kurde. Wiedziałem, że będzie piękne miejsce. Rewelka. Zobaczcie, jaki salon. Niesamowite antyczne krzesła. Piękna rama. Szafa na pół ściany. Przewieźć na wózku inwalidzkim. Już pają uciek. Niesamowite miejsce. Już z lekszą zniszczone. Kolejny pokój, po prostu przedłużony salon, skórzany fotel, bardzo ładne lustro, kurde, szkoda, że już troszeczkę zdewastowane miejsce, lampa pięknie, szkoda, że lampa pęknięta, abażur opadł. Ale film dobry. Można powiedzieć, że taka malutka księgarnia. Dajemy. Kusi mnie, żeby zerknąć na górę. Nie będę się powstrzymywał, po prostu tam pójdziemy. Willa jest dość urokliwa, także myślę, że zaskoczy nas nawet u góry. Główne wejście. Tu byliśmy już. Tak, tu byliśmy. Ale... Czekajcie, tam coś jeszcze jest. Kolejne wejście, kuchnia, ale już zdewastowana. Widać, że w tym miejscu dostała się już woda, a jak dostanie się woda, to powoli takie miejsca obracają się w pył, że tak powiem. Dobra, teraz możemy iść na górę. Gdzieś tu były schody przecież. Spalony dom. Aha. Ktoś podpalił łazienkę. Zobaczcie. Odsuniemy. Widać ślad. Tam zapewne jest piwnica, ale zostawimy sobie ją na sam koniec.
idziemy od razu na górę. Ciekawe, co tutaj zastaniemy. Wejdziemy najpierw do tych otwartych pomieszczeń. Straszny bałagan. Łazienka. Zobaczcie, że nadal wiszą szlafroki. Tutaj mydło. I zawalony sufit. Dolna część lampy naftowej. Wszędzie bałagan. Szkoda, że to wszystko porozwalali. Kurde. Czasami tak po prostu jest, że trafiam gdzieś zbyt późno. I widzę, są już rozwalone, rozkradzione. Sypialnia. Ale spleśniałe wszystko. Chyba jakiś instrument tutaj był. O, potrzeba obierać. Można spać piętro niżej. Jak się nastąpi tam, gdzie nie trzeba. Kolejna łazienka. Grifer. Nie wiem, co to. O, jakie fajne łóżeczko. No, powiem wam, że ta sypialnia ma swój urok. Mimo zniszczeń, które tutaj są, tu akurat warto było wejść. Szkoda, że tak szybko wszystko ulega dewastacji. Kasety VHS. Te wam nie pokażę. Nie wiem, co tu jest. To jakaś familijna. Black Angel. A tutaj Galaxy Heroes. Galaktyczny bohater. To chyba zdjęcie pupilka, który tutaj mieszkał. A tu już byliśmy, okej. No to zostaje nam ostatnie piętro. Ostatnie piętro, a później piwnica. O kurde, tu to dopiero jest bałagan.
strychu. Bałagan. Nic nie zobaczymy chyba ciekawego. Tutaj jakieś slajdy. Ale obrócić je trzeba do góry nogami. Jakieś dzieci. Być może zdjęcia rodzinne. Dobra. Myślę, że więcej wam nie pokażę. Została nam tylko piwnica. Także jak do niej dojdę, to znów odpalam kamerę. Jest i piwnica. Zastanawiam się, jak będzie wyglądała w środku. Piwnicę zrobię szybko, bo dostałem wiadomość, że policja tutaj może za chwilkę przyjechać. Więc pokażę wam tylko kawałek. Miejsce na wina. Kotłownia. Dobra. Moi drodzy, niestety, ale muszę kończyć eksplorację ze względu na zagrożenia ze strony policji oczywiście. Nikt nie może mnie złapać, także wychodzę stąd już. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Nie zapomnijcie subskrybować kanału.